codziennie sprzedajemy, codziennie negocjujemy, codziennie rozmawiamy, codziennie się komunikujemy. Wstajesz rano, otwierasz oczy i zaczynasz rozmowę z mężem, z żoną, z partnerem, z partnerką, z dziećmi, z sąsiadką, z panią w sklepie, z klientem, z kolegą z pracy. Tylko pytanie brzmi, czy my się z nimi tak naprawdę dogadujemy? Czy my potrafimy im sprzedać swoją ideę, swój produkt, siebie? I ja ten obszar badałem przez ostatnie 19 lat, zawodowo zajmując się sprzedażą. Przeczytałem w międzyczasie setki książek, wysłuchałem setek audiobooków, obejrzałem ponad 100 materiałów, DVD i godzin. Sam uczestniczyłem w ponad setce certyfikowanych szkoleń. Ale poprowadziłem przede wszystkim ponad 500 szkoleń z procesów sprzedażowych. I w którymś momencie właśnie te ponad 500 poprowadzonych szkoleń z procesów sprzedażowych spowodowało, że tych materiałów i tej wiedzy było tak dużo, że musiałem coś z tym zrobić. I podjąłem dwie decyzje. Pierwszą decyzją to było napisanie książki. Dlatego chciałem, żeby ta książka była jak najlepsza i postanowiłem zaprosić najlepszych sprzedawców z różnych dziedzin. To byli ludzie, którzy genialnie sprzedawali inwestycje, ubezpieczenia, okna, telefony komórkowe, podłogi, alkohole i wiele innych obszarów. Zadałem im kilkanaście pytań, a konkretnie 13 pytań, które spowodowały, że te 13 pytań potem zostały rozdziałami właśnie w tej książce Sprzedawca Alfa. I dlatego właśnie ta książka jest tak dobra. Ona po miesiącu sprzedaży, bo miesiąc temu dokładnie miała swoją premierę, jest już rynkowym bestsellerem. Ale ciągle było mi mało. Ciągle, bo wiesz, książka jest książką, ale to jest tylko teoria. Dlatego postanowiłem i podjąłem drugą decyzję. Ta druga decyzja to było poprowadzenie 4-dniowego szkolenia Sprzedawca Alfa z procesów sprzedażowych. I tam też zaprosiłem najlepszych sprzedawców, ludzi genialnych. Dodatkowo dołożyłem tam ludzi z niektórych MLM-ów, po to, żeby ten materiał był tak obszerny i tak dobry. I za chwilę właśnie dostaniesz obszerne fragmenty z tego 4-dniowego szkolenia. A cały materiał w postaci 4 boksów i 8 płyt będzie dostępny już od 1 czerwca. Dzięki temu nauczysz się, jak negocjować, jak sprzedawać, jak wzbudzać zainteresowanie, jak budować potrzeby, jak zadawać pytania, jak prowadzić klienta po odpowiednich torach, żeby dojechał tam, gdzie chce dojechać. Jak finalizować transakcje, jak radzić sobie z obiekcjami, zastrzeżeniami. Masz tam też creme de la creme, taką wisienkę na torcie, czyli top narzędzia perswazyjne. Przede wszystkim jak przekonywać, jak wywierać wpływ na swoim kliencie. Ogólnie pracujemy cały czas w paradygmacie wygrany-wygrany. Ale starczy na ten moment. Zapraszam Cię bardzo do obejrzenia tych obszernych fragmentów i mam nadzieję już niedługo. Do zobaczenia. Trzymaj się. Tak, i to jest, kochani, kluczowe słowo i proponuję zapisać i podwójnie podkreślić. Nastawienie. Nastawienie. Natomiast nastawienie jest absolutnie kluczem. Kluczem. Ono buduje większość pozytywnych mechanizmów u nas w głowie, kochani. Jeżeli nie jesteś w stanie wykrzesać w sobie, w głowie tego nastawienia, to tak naprawdę jesteś przegrany, zanim wystartowałeś. I dlatego tak dużo tu rozmawiamy o tej psychologii podejścia. O tym, jak z siebie to wykrzesać, skąd się bierze to nastawienie, skąd się bierze ta motywacja. Jak się poukładać w pewnych mechanizmach, żeby z radością na ustach wstać, otworzyć oczy, uśmiechnąć się do żony, porozmawiać z dzieciakami, żeby cię żona klepnęła w tyłek, żebyś wyszedł z uśmiechem na ustach, jak to się mówi, w miasto. No przyszedł i oglądał podpaski dla żony. Ja podszedłem się go zapytałem, w czymś doradzić? No nie, wie pan, żona mi kazała kupić podpaski. To wie pan co, to może tak. Skoro w weekend nic jest seksu, to może pan pojedzie na ryby. Taka kreatywność, tak? To się nazywa tak zwany tak, cross-selling w sprzedaży, tak? Czy można opierdzielić mu prąd, gaz, jeszcze zapałki, tak? Dobra, okej. Ale to wszystko zrobimy wtedy, kiedy będziemy prawidłowo budować relacje z klientem, nie? To taki mały przerywnik. No i dobra, znowu mamy to fajne nasze koło. Bardzo proszę, rozdaj, jakbyś mógł w tę stronę. A ja tu podam... O, a wy tu dajcie... Tam do tyłu dajcie, dobra? Klient, spotkanie, sprzedaż. Trzyetapowy proces. Może nie będę tego zdejmował. Może was do czegoś to zainspiruje. Natomiast to, co mamy teraz zrobić,
to właśnie w tym naszym kółku mamy sobie osadzić 8 etapów procesu sprzedaży. Oczywiście każdy niech to przefiltruje przez siebie, przez swoje doświadczenia, przez swoją branżę, przez to, czym się zajmuje dzisiaj, teraz, w tym momencie. Niech się zastanowi, jak wygląda mój proces sprzedaży. Dobra, słuchajcie, wszyscy się tu skoncentrujemy, ej. Tak się doczytasz. Bo pomału będziemy kończyć dzisiejszy dzień i... Halo, tutaj, już, Marcin, odwracamy się. Już nie musicie się przesiadać, ale odwróćcie się tu. Już nie pracujemy. Nie pracujemy już. Wanda, zamykaj. Tak. Kto od was? Dawaj, Łukasz, chodź. Słuchamy, co pierwsza grupa miała na myśli? Ja będę cię mentalnie wspierał. Chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne. Jako pierwszy, najważniejszy punkt musimy klienta znaleźć, naszą grupę docelową, czyli tak zwany prospekt, czyli wyobrazić sobie, z kim chcemy współpracować, z kogo... Wytłumacz, co rozumiemy przez prospecting? To jest wyszukiwanie klienta. Wyszukiwanie klienta, takiego, który może się nadawać do naszego biznesu, tak? Tak. Czyli szukamy klienta. Stargetować i iść. Dobra, stargetować, określić, okej, to jest coś, czym będziemy się zajmować jutro od rana, od tego jutro zaczniemy, bo taki mamy moduł klient. Jakie są dwa największe sukcesy w telemarketingu? Na czym polega sukces telemarketingu? Pierwszy to jest następny proszę, następny proszę, następny proszę. I drugi, nie możesz tego brać osobiście, porażki, rozumiesz? Za każdym razem klient z drugiej strony słuchawki może słyszeć tę samą regułkę, bo on jest inny, rozumiesz? Natomiast naturalność oczywiście, jeżeli działa jakiś wzorzec, masz bazę, dzwonisz 100 telefonów i z tej bazy udaje ci się sprzedać, nie wiem, 30-40, macie już swoje statystyki w firmie, tak? I okazuje się, że jeżeli z setki telefonów 30 sprzedajesz, to znaczy, że jest na przykład bardzo dobra statystyka, tak? No to pracujesz nad tym wzorcem. Jeżeli statystyka spada, zmieniasz wzorzec. Ale nie można brać porażki osobiście. Każdy klient jest inny za każdym razem. I trafi się, Justyna, coś takiego, abstrahując do tego, co powiedziałeś wcześniej, że będzie klient taki, wiesz, i on będzie chciał rżnąć większego cwaniaczka, niż mu się wydaje, albo niż wydaje się mu, że my jesteśmy tym cwaniaczkiem i ci coś powie. Proszę pana, ja słyszałem takie gadki, już wie pan, nie musi pan mi tutaj tego. Ja bym się tym w ogóle nie przejmował. Robisz zawsze swoje. Natomiast naturalność tak, to co powiedziałaś ty i Karol, oczywiście. I bardzo dobrze, i świetnie. To co my robimy, to jest tylko proces, który ma ci dać pewną podkładkę. On ma ci dać pewne podwaliny do tego, bo nigdy nie wiesz, na jakiego klienta trafisz. Nigdy nie wiesz, gdzie zadziała lewar, rozumiesz? Nigdy nie wiesz, czy jesteś piątym handlowcem. Nigdy nie wiesz, co klient przerobił z kimś innym. Nie wiemy, jaką klient ma wiedzę w głowie. Dzisiaj do dyspozycji, zobacz, kiedyś się mówiło, że żeby zostać ekspertem w branży jakiejś tam X, to trzeba, nie wiem, 10 tysięcy godzin mieć doświadczenia i tak dalej. Dzisiaj podobno można to zrobić kilka razy szybciej, dlatego że dzisiaj klient, zobacz, na pstryknięcie ma dostęp do wszystkich informacji na świecie. Na pstryknięcie. Wyjmuje smartfona, jest wszystko w stanie sprawdzić. Twój profil na Facebooku, opinie o tobie, branżę, konkurencję, cenę, jakość, rynki, wszystko. Klient świadomy może być tak wyedukowany dzisiaj, klient, że się w głowie nie mieści. I czym wygrasz? Relacją, zawsze. Umiejętność budowania relacji. Klient będzie szukał w tobie zawsze tej wartości, której nie dostał od kogoś. Tej dodatkowej wartości. To, że on nie tylko w tobie zobaczy eksperta, ale przede wszystkim zobaczy osobę, która daje mu więcej niż ta osoba, która była przed tobą. Rozumiesz? Tym się wygrywa. Polecam wam tę książkę Franka Beszgera. On tam takie przykłady daje. Super, naprawdę. Co tam? Lecimy dalej. 5? Argumentacja korzyści, argumentowanie korzyściami. Argumentacja korzyści. Czyli mamy zebrane informacje w bańce, mnóstwo informacji i tak trochę sprzedajemy, a może nie tyle sprzedajemy, co chcemy pokazać biznes korzyściami, tak? Tak, jeszcze jedna rzecz. Ja osobiście na przykład mam tutaj kilku menadżerów, każdy z nas jest inny pod tym kątem. Ja na przykład nie sprzedaję klienta, nie prowadzę w ogóle rozmowy sprzedażowej. No świetnie, super. Nie doprowadzam do tego, żeby sprzedawać. Jak klient do mnie mówi, że chcemy sprzedać prąd zapewne, mówię, że nie. Zadaję pytanie, czy chcę kupić. Nie. Dobrze, gadajmy o czymś innym. Ja proszę pana, nie sprzedaję prądu. Jak się tutaj nawiązuje troszeczkę do twojego, tego, że i klienci są coraz bardziej świadomi tego, jest duża konkurencja na rynku,
Jeżeli jesteś takim piątym, dziesiątym handlowcem, który wchodzi, poproszę naszą branżę energetyczną do klienta biznesowego. Mhm. Na zasadzie dzień dobry, mam oddał? Mam. A po ile? No po tyle. To ja dam panu po tyle, chcę pan kupić. Ja w samochodzie wiaderko mam, trzy wiaderka. Ja wchodzę i mówię, że nie chcę mu sprzedać. Chcesz kupić kliencie? No nie, a ja nie chcę ci sprzedać. Zastanów się teraz i wypisz na kartce pięć rzeczy, które według twojej opinii zabierają ci w ciągu dnia najwięcej czasu. Pięć rzeczy. Rabusie czasu. Twoje rabusie czasu. Tam, gdzie marnujesz rzeczywiście czas, ale tak szczerze sam przed sobą. Nikt tego nie będzie kontrolował, ja tego nie sprawdzam. To jest wasza indywidualna praca. Ile czasu spędzam bez sensu i niepotrzebnie, na przykład na Facebooku, po to tylko po prostu, żeby tam klikać, zobaczyć, co tam się dzieje i tak dalej. Czy nie wystarczy rzeczywiście dwa razy dziennie wejść, jeżeli już muszę, bo nawet biznes prowadzę gdzieś tam na portalach? Każdy może być bardzo dobrym rzemieślnikiem. Możesz doprowadzić umiejętności X, Y, Z do perfekcji, jeżeli tylko tego będziesz chciał. Czy jak wyjdziesz na przykład na takie przysłowiowe zawody kulturystyczne, gdzie jest powiedzmy 6 osób, czy nawet 15 i wychodzisz na scenę, to jest bardzo subiektywna ocena, żeby ocenić, kto jest najlepszy. Bo to już wiesz, jest, nie wiem, proporcje, rzeźba, głębokość, separacja. To jest tych terminów tak dużo, żeby ocenić, kto wygra, to się w głowie nie mieści. Ale twoim największym sukcesem jest nie to, żebyś wygrał, tylko to, że ty tam już wychodzisz. Bo to, że spowodowało twoja droga, że ty tam wychodzisz i jesteś w tej piętnastce, ona spowodowała, że na przykład przez ostatnie 2 lata robiłeś rzeczy, które normalny człowiek by nie zrobił, bo by się zżygał z bólu i z innych rzeczy. A ty robiłeś to wbrew przeciwnościom losu, po to, żeby tam wyjść i być w tej piętnastce. I to jest twoje zwycięstwo. Tu nie chodzi o to, żeby być doskonałym, nie chodzi o to, żeby wygrać. Tylko chodzi o to, żeby dążyć do doskonałości. Żeby wierzyć w zwycięstwo, zanim wystartujesz. To jest 3 razy ważniejsze niż sam podium. Raz poinformujesz, raz nie. Ale wiesz, no to też jest kwestia trochę kultury. No, Justyna, my musimy adekwatnie i elastycznie czasem... Nie wszystko nam będzie pasować. To jest tak jak w życiu. Wchodzisz na pocztę i ja na przykład nie odbiorę telefonu w sklepie i tak dalej. Albo jeśli ktoś do mnie dzwoni, to zrobię tak. Wezmę i jestem w sklepie, odzwonię za 2 minuty. Ja robię tak. Ale wiesz, są ludzie, którzy stoi 20 osób w kolejce, mówią, no, tak, ale wczoraj to było, nie? Wow, ale normalnie, ty, a ten serial, ty, ale ja nie przyszedłem, ona pójdzie z inną łóżką, wiesz? I 20 osób, a ona no wie, nie, tak jakby sama była, nie? Nie jesteś w stanie, pamiętaj, że ty jesteś ty, a tam z drugiej strony to jest ktoś, kto się nazywa Przemek Justyna i ty masz swój świat. Ja nie muszę wchodzić do twojego świata. Ja chcę się z tobą dogadać. Ja chcę się z tobą porozumieć. Ja chcę z tobą zrobić biznes. Natomiast ja mogę się zmienić na te 10-15 minut po to, żebyśmy się dopasowali. Żebyśmy znaleźli platformę. Żebyśmy znaleźli korzyści. Żebym ci sprzedał coś podprogowo trochę. Podprowadził cię. Zainteresował. Wzbudził potrzebę. Wzbudził zainteresowanie. Ja staram się zastosować wszelkie możliwe triki. Znaczy triki to może złe słowo. Ja nie lubię słowa triki, bo uważam, że każde oszustwo ma krótkie nogi. I przy budowaniu relacji z klientem one są absolutnie w ogóle niepotrzebne, tak? Ale technik, które my się uczymy, my mamy je wykorzystać w kontekście pogłębiania relacji i w kontekście skutecznej komunikacji, nie? Bądź wrażliwy, okaż empatię. To jest tak naprawdę to, co już przerabialiśmy. Bądź wrażliwy, okaż empatię. To rzeczywiście pomaga skutecznie słuchać. Pamiętaj o dobrych manierach, sporządzaj notatki, odbieraj sygnały pozawerbalne, uśmiechaj się. Jeszcze nikomu nie zaszkodziło to, że powiesz dziękuję szczerze, przeprosisz, jak czegoś nie wiesz i tak dalej. To nawet pamiętam kiedyś taki, fantastycznie o tym powiedziała kiedyś Beata Pawlikowska. Dowiedz się, czego nie chcę i spróbuj zrozumieć dlaczego. Czyli tutaj będą fajne pytania odwrotne. Czy kiedyś się pan na tym sparzył? Co kiedyś nie zadziałało? Dlaczego takie rozwiązania, a nie inne? Rozumiesz? Takie trochę z tyłu pytania. Co nie działało? Co nie działało? Co nie działało? Nie przekonuj go do produktu. Nie sprzedajemy tu jednej rzeczy. Rozumiesz? Pokazujemy tutaj dużo cech. Odwrotnie niż u ekstrawertyka. Dużo cech i niech on sobie analizuje. Jak księgowy. Niech wybiera często. Nie. Konkret. Ten zegarek i koniec. Nic więcej. Tak? Jemu nie sprzedajemy produktu. Mało mówi.
lubi słuchać. Czyli tu możesz sobie pozwolić na to, żeby trajkotać, ale też uważaj. Ale tu te proporcje rzeczywiście możesz odwrócić, w przeciwieństwie do ekstrawertyka. Więc tu możesz mówić więcej. Ma dużo czasu na podjęcie decyzji, oczekuje merytorycznej rozmowy. Introwertykowi nie wciśniesz emocjonalnego kitu, żebyś o tym wiedział. Ekstrawertykowi w sumie też nie powinieneś, ale tutaj już musi rozmowa być bardzo merytoryczna. Jak tu, jako ekspert od prądu, od gazu, pokażesz, że masz luki, że nie znasz konkurencji, że nie wiesz na temat ten, że nie wiesz o ustawach, o których tutaj Przemek wspomniał. Stary jesteś, nie mamy o czym rozmawiać. Nie mamy o czym rozmawiać. Ja wchodzę i to ma być wiedza ekspercka. Ja oczekuję od niego wręcz audytu. Konkret. To wygląda tak, 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 to wygląda tak. Wydaje mi się, że na podstawie tej analizy ja bym poszedł w takie rozwiązanie albo w takie rozwiązanie, ewentualnie z tymi, z tymi. Robimy wykład prawie że gościowi na bazie informacji, a później zostawiamy mu przestrzeń do podjęcia decyzji. Dobrze, teraz robimy sobie przerwę, potem się podzielimy na dwie grupy i popracujemy w grupach nad tymi typami. Zrobimy sobie lekkie notatki. Proszę mi powiedzieć, jak często korzystali Państwo do tej pory z usług firmy czystościowej? Przychodzili 3 razy w tygodniu, tak? Poniedziałek, środa, piątek. Proszę powtórzyć? Poniedziałek, środa, piątek. W jakich godzinach? Pani co, tak, pierwsi pracownicy przychodzą na godzinę 7.30, także wiem, że zajmowało im to, za godzinę płaciłem, to im zajmowało. Przychodzą, przyjeżdżają 3 północy. Ale o której kończą ostatni pracownicy? Tak, no i właśnie na to, wie pani co, mieli chodzić o 7. Ja przyjeżdżam 7.20 ostatnio do biura, a ona mi jedzie pod moim biurku. Ale ja pytam, o której wychodzą ostatni pracownicy? O której wychodzą? Nie sprzątający, tylko pana pracownicy. 18. Dobra, wystarczy. Muszę się skręcić. Okay. Poczekajcie. Justyna, pięknie gościa tak wycofywałaś ze swojej roli. Cały czas swoje robiłaś i to było bardzo fajne. Nie wchodzi... Ja bym tam czasem wszedł lekko w jego emocje, żeby to bardziej zraportować, ale to tam wiesz, czasem tak, wiesz, żeby on poczuł, że ale ty grałaś swoją rolę idealnie. Pytania, cyk. Dwie rzeczy mnie tylko ukuły. W zasadzie jedna zrobiona 2 razy. Jeśli panu udowodnię, dwa razy to zrobiłaś. Zamień to, bo jest coś takiego, jest taka technika sprzedażowa, która się nazywa, czasem ją nazywają na demonstrację, czasem nazywają tę technikę taką hipotetyczną i ona idealnie tu pasuje, idealnie. To jest taka technika, gdzie mówisz, dobrze, panie Łukaszu, to zróbmy tak, mam taką propozycję. Jeśli wyczyścimy tę wykładzinę, to czy możemy się tak umówić, że podpiszemy kontrakt na najbliższy miesiąc? Masz zakontraktowanego klienta. Rozumiesz? W ten sposób. Czyli od razu sprzedajesz. Rozumiesz? Sprzedajesz, bo go masz. Nie udowadniaj mu niczego, bo to wiesz, mówienie, jeśli panu udowodnię, że jest pan skończonym debilem, to co? Zapłaci mi pan za usługę? Rozumiesz? Teraz poczekajcie chwilę. Ja mam pytanie. Pierwsza korzyść to była jaka? Że nie używasz podnośników, tak? Dobre. Czyli podnośniki. Podnośniki. Druga korzyść? Ta kamera. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Ja o czym nie powiedziałem, że to ma relację pani z historią. Bezpieczeństwo. I trzecia korzyść? Kamera. 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 Dobrze. Kochani, żebyśmy tu pomogli, tak? I wszyscy na tym skorzystali. Pierwsza korzyść był podnośnik. Dobrze to było fajne, dobrze zagrane z podnośnikiem? Jeżeli mamy 3 korzyści, tak, i łapiemy się ich, sobie zapisaliśmy, jak, to te korzyści mają być dla nas jak? Jak złote strzały, jak słowa klucze. Bo mówiłem wam, że my tu albo kreujemy coś takiego, że jesteśmy w trakcie spotkania, albo kreujemy coś takiego, że przyjechaliśmy na drugie spotkanie. Dlatego, że wczoraj braliśmy informacje od klienta na podstawie pytań. Zadaliśmy klientowi mnóstwo pytań, tak? I załóżmy, że to było pierwsze spotkanie. I tu nie ma znaczenia, czy kreujemy sobie, że mogę równie dobrze powiedzieć, dobrze, panie Radku, okej. Okay. Dał mi pan bardzo dużo fajnych i cennych informacji.
I na bazie tych informacji, może zacznijmy od tego, wspomniał Pan o tych drabinach 11-metrowych, dobrze? Na tym może się skupmy. Powiedział Pan, że to jest bezpieczeństwo, wysokość, biegają dzieciaki i tak dalej. Czyli co ja robię? Łapię tę jedną korzyść, tego się trzymam, tak? I teraz na tym buduję swoją strategię pierwszą. Czyli i tu opowiadam to. Więc proszę sobie wyobrazić, że system nasz pozwala na czyszczenie tego typu rynien, dachów aż do 12 metrów. Aż do 12 metrów. Nie używamy drabin. Więc zaraz jak pokażę problem, to pokażę rozwiązanie. Rozwiązanie. Ale rozwiązanie ma być pokazane w formie korzyści. Nie mamy tu zbyt wiele czasu, więc skupmy się na jednej korzyści. Ale chcę, żeby od razu za korzyścią było to, co trenowaliśmy. Historia opowiedziana. I na sam koniec reguła wykorzystania wpływu. Możecie połączyć jedną, drugą, trzecią. Najlepiej niedostępności zastosować, bo ją się z reguły stosuje, jak się coś sprzedaje grupowo. Więc tu ma iść niedostępność. Niedostępność. Czyli to jest kończę. Kończę. Tu ma być sprzedaż jednym słowem. Sprzedaż. Czyli logistyka. Logistyka. Zobacz.